która się urwała, także szybka zmiana i ruszamy z pierwszym wyścigiem. No dobrze, to jedziemy. Osamotniony Iversen ze strony Unitarnów i Krystian Pieszczek w żółtym, Jakub Jamruk w białym kasku ze strony Gdańska. Tam chyba drgnął nie jest Krystian Iversen, ale za to doskonale, doskonały moment startowy Krystiana Pieszczka. Jamruk jeszcze atakuje Iversena. Na razie sytuacja na 4-2 dla ekipy gości. Jamruk blisko, bliziutko teraz Iversena, jak przyklejony, jak cień podąża za Duńczykiem. Na Krystian Pieszczek, mówiliśmy o tym, że jest szybki, był szybki, ogląda się, jaka jest sytuacja za nim, no i zobaczył, że nie zobaczył białego kasku, tylko zobaczył czerwony i wie już, że tutaj musi Kuba Jamruk radzić sobie sam, musi szukać po zewnętrznej, teraz szerzej Jamruk, ale czujnie cały czas broni się Nils Christian Iversen. W kontakcie jadą obaj zawodnicy, no a z przodu Krystian Pieszczek, widzimy jego przewaga rośnie, no ale też dlatego, że Iversen zajęty jest odbieraniem tych ataków Kuby Jamruka. Jamruk teraz szeroko, no i zdążył znowu wjechać przed nos, zmusił do przypnięcia gazu Kubę Jamruka, Nils Christian Iversen. No właśnie, ta defensywna jazda, rzadko używamy tego sformułowania, ale myślę, Dawid, że zgodzisz się, że tutaj to hasło pasuje, ale jeszcze zobaczmy ostatnie metry, ostatni łuk. Iversen czy Jamruk, Jamruk czy Iversen, ajajajajaj! Za linią mety zahaczyli się łokciami, ach! No niedobrze rozpoczyna się nam to widowisko. Drugi raz leży Jamruk, leży Nils Christian Iversen. To było już za linią mety, ale najważniejsze jest teraz zdrowie zawodników. Ważniejsze od punktów. Fatalnie wyglądający upadek. Ach. Nie widzimy też w ogóle, co się dzieje z Christianem Iversenem. No Iversena nie widzimy, bo on chyba wpadł tam, widzisz, pękła dmuchana banda. Zobaczmy jeszcze raz, co tu się stało. Końcówka. No, na pewno przeszedł Nilsa Christiana Iversena. I chyba z dwa punkty będą zapisane. No właśnie, o to ujęcie nam najwięcej powie. Znaczy, to jest typowo klasyczna sytuacja żużlowa, tak? Każdy zawodnik z wyjścia z łuku stara się jak najszybciej dojechać na prostej do płotu, żeby tam zamknąć drogę rywalowi. Tu była sytuacja, w której Kuba już na tyle pokazał się Iversenowi, że wyskoczył na równi z nim. No, Christian dojeżdżał i po prostu Kuba typowo nie miał miejsca, został zahaczony. Więc przy takiej prędkości zahaczenie właśnie kierownicą ręki, no nie mogło, że tak powiem, spowodować niczego innego jak mocnego upadku, tak jak to właśnie miało miejsce tutaj już na wejściu w drugi łuk. No poczekaj, ustalmy teraz fakty. Kuba jechał szeroko swoim torem. Iversen jechał też, robił to samo co na dwóch poprzednich okrążeniach. No chciał tutaj Kubę zamykać, tak? Bronić się w jakiś tam sposób. Znaczy, Nils Christian Iversen na pewno przez cały wyścig...